Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje w pierwszym odcinku w 2022 roku. W tym odcinku porozmawiamy sobie na temat moich planów związanych ze srebrem fizycznym, z moją strategią zakupową na ten rok. Porozmawiamy o tym, co planuję kupować, gdzie planuję kupować, a czego nie planuję kupować. Porozmawiamy sobie również na temat tego, kiedy w tym roku planuję robić zakupy. Zapraszam Was więc na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję kanału. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz można kliknąć subskrypcję, dzwoneczek, tym samym nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję w tym nowym roku. A korzystając z okazji, że jest to pierwszy odcinek w tym roku, chciałbym złożyć wszystkim życzenia noworoczne. Słuchajcie, życzę Wam wytrwałości w realizacji Waszych planów, życzę Wam spełnienia marzeń, co jest bezpośrednio związane z tą wytrwałością w realizacji planów. Życzę Wam i sobie również, żeby wszelkiego rodzaju choroby, a zwłaszcza wirusy, omijały nas wszystkich w tym roku szerokim łukiem. I życzę Wam wytrwałości w realizacji postanowień noworocznych, o ile ktoś jeszcze takie postanowienia w ogóle robi. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy macie jakieś postanowienia noworoczne. Słuchajcie, rok zaczyna nam się bardzo trudno. Mamy cały czas zamieszanie związane z wirusem, mamy do tego bardzo wysoką inflację, mamy bardzo dużą niepewność na rynkach. Ale mimo wszystko warto sobie zrobić jakiś plan i przemyśleć swoją strategię związaną właśnie z lokowaniem, oszczędzaniem czy też inwestowaniem swoich nadwyżek kapitałowych. Jeszcze raz tutaj w tym miejscu powiem, że ja oczywiście nie jestem doradcą inwestycyjnym. Ci, co śledzą mój kanał, to dobrze wiedzą, że jestem raczej osobą, która dopiero zaczyna gdzieś na rynku metali szlachetnych, srebra fizycznego i dzielę się swoimi doświadczeniami z Wami. Jeżeli ktoś śledzi ten kanał, to już to pewnie wie. Jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale, no to tutaj takie drobne zaznaczenie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o moją strategię związaną z zakupem srebra fizycznego, dzisiaj podzielę się czterema głównymi punktami w tym zakresie. Natomiast na samym początku chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że będzie to kontynuacja strategii, którą już realizowałem w 2021 roku z jednego prostego powodu, że ta strategia no dosyć dobrze się sprawdziła, pomimo tego, że rok 2021 na rynku metali szlachetnych, no można powiedzieć, nie był rokiem udanym. Cena srebra dosyć mocno się zmieniała, mieliśmy wzrosty, mieliśmy spadki. Ja o tym mówiłem w ostatnim filmie jeszcze w zeszłym roku. Natomiast, tak jak wspomniałem, chciałbym kontynuować właśnie tą strategię zeszłoroczną. I słuchajcie, ja na potrzeby własne podzieliłem swoje zakupy srebra na cztery główne kategorie. Pierwszą kategorią jest srebro czysto inwestycyjne, w którym kieruję się jedną podstawową zasadą: kupować srebro jak najtaniej. I w tej kategorii, słuchajcie, powiem Wam, rodzaj srebra ma drugorzędne znaczenie. Czy to będzie srebro czysto inwestycyjne, czyli bulionowe, czy to będzie tak zwane junk silver, czyli monety obiegowe. Nie ma to takiego znaczenia. Ważne jest, żeby było kupowane jak najtaniej. Przy czym należy tutaj zdefiniować, co dla mnie oznacza określenie jak najtaniej. Jak najtaniej to znaczy jak najbliżej ceny giełdowej srebra. I tutaj wiem, że mogą się pojawić takie komentarze, bo coraz częściej się o tym słyszy, o odklejeniu ceny srebra fizycznego od ceny srebra papierowego, czyli tego notowanego na giełdzie. Natomiast póki co tego nie obserwujemy. Powiem więcej, po mocnym zamieszaniu, które mieliśmy w zeszłym roku, widać wyraźnie, że w przypadku monet bulionowych, no może poza amerykańskim orłem, ta sytuacja się normuje i te ceny zaczynają być z powrotem wyraźnie ze sobą powiązane. Więc kupować srebro jak najtaniej. I teraz słuchajcie, tutaj jest jeden drobny problem. Ja w zeszłym roku w mojej strategii dosyć mocno skupiłem się na monetach obiegowych z tego prostego powodu, że monety bulionowe były po prostu zdecydowanie droższe. Natomiast doszliśmy w tej chwili do takiej sytuacji, myślę, że o tym warto jeszcze zrobić jakiś osobny materiał, gdzie premium na monetach typu mapki czy monetach typu, tutaj mamy tak zwane potocznie wieże, czyli kościół garnizonowy, czyli trzecia rzesza, wynosi tyle samo, co na monetach typu kangur, tak, czy też Brytania, czyli generalnie na monetach bulionowych. Już nie wspominam o monetach typu 50-frankówki francuskie Herkulesy, gdzie to premium jest już zdecydowanie wyższe. Więc tym samym może się okazać w tym roku, że kierując się zasadą, że kupuję tanie srebro, do łaski u mnie wróci srebro czysto bulionowe, bo po prostu będzie one tańsze. Ja myślę, że o tym zrobię sobie jeszcze osobny odcinek.
Ja na pewno w moich zakupach będę dalej się kierował arkuszem kalkulacyjnym, który już nieraz Wam tutaj pokazywałem. Arkusz ten ostatnio lekką modyfikację przeszedł, dodałem między innymi Kanadę, bo ta Kanada coraz częściej się u mnie zaczęła pojawiać. Pamiętajcie, jeżeli jesteście zainteresowani tym arkuszem, to zerknijcie pod film, tam znajdziecie wszystkie informacje na jego temat. Pamiętajcie również o kodach rabatowych na szlachetne inwestycje, jeżeli interesują Was zakupy monet bulionowych. Cały opis znajdziecie tutaj pod filmem. Więc pierwsza zasada, kupować tanio. Druga zasada, kupować regularnie, czyli ja planuję swoje zakupy realizować raz w miesiącu, gdzieś na początku miesiąca, małymi porcjami. Śledzicie mój kanał, dobrze wiecie, że nie są to nigdy zakupy pokaźne, spektakularne, raczej małymi kroczkami, małymi porcjami, to srebro gdzieś sobie gromadzę. Zbiór ten nie jest jakoś specjalnie imponujący, natomiast mogę powiedzieć, że z biegiem czasu on powoli, powoli rośnie. Więc można powiedzieć, że w tym zakresie będzie to pewnego rodzaju nudne dokładanie kolejnych uncji srebra do mojego zbioru. Na pewno pojawią się filmy w tym zakresie. Wiecie, że lubię kupować srebro na wszelkiego rodzaju giełdach, targach staroci, zwłaszcza monety obiegowe, i myślę, że w tym roku będę to również kontynuował. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Słuchajcie, druga część mojej strategii związanej z srebrem fizycznym to kolekcja. O ile w tej pierwszej części mówiłem o srebrze kupowanym jak najtaniej, w przypadku kolekcji mam tutaj na myśli również kolekcję monet srebrnych, na przykład Łacińskiej Unii Monetarnej. Tutaj mamy trzy przykłady pokazane. Mamy tutaj Napoleona, tutaj mam Grecję. Ja jeszcze Wam tej monety nie pokazywałem, ale myślę, że w najbliższym czasie będzie do tego okazja. Czyli srebrne monety, w przypadku których, no umówmy się, rozmowy o cenie spot, o premium i tak dalej, no nie mają żadnego sensu, ponieważ bardzo często cena tej monety ma się nijak do srebra zawartego w tej monecie. Natomiast no, zauważyłem, że również dla mnie osobiście jest to bardzo duży czynnik motywujący do właśnie lokowania części swoich oszczędności w srebrze fizycznym, tego typu urozmaicenie. I jak wiecie już, bo o tym mówiłem też w poprzednim filmie, mocno ograniczyłem zakup srebrnych monet bulionowych premium właśnie na rzecz monet czysto kolekcjonerskich. Przy czym ta kolekcja, ten drugi składnik mojej strategii, to jest coś, z czym raczej nie planuję się w najbliższym czasie rozstawać. Chcę, żeby te monety jak najdłużej zostały ze mną. I tak jak już wspomniałem, Łacińska Unia Monetarna, może Stany Zjednoczone, Austro-Węgry, tam gdzie mamy duże, fajne, srebrne monety. I teraz płynnie przechodzę do trzeciego punktu mojej strategii, bo powiedziałem Wam o tym, że jest to, że są to monety srebrne, duże, które u mnie mają zostać na dłużej. Natomiast obserwując rynek, obserwując to, co działo się w zeszłym roku, na przykład pokazywałem Wam, jak mocno zmieniły się ceny monet próbnych Mieszko i Dąbrówka 1966 rok, stwierdziłem, że warto zainteresować się takimi monetami tak zwanym, na tak zwanego flipa, tak? Czyli coś, co bardzo wielu stakerów pokazuje gdzieś tutaj na YouTubie w kontekście monet uncjowych, monet premium. Myślę, że warto się tym również zainteresować w kontekście monet historycznych. Mamy tutaj zdecydowane różnice w stosunku do monet premium, tak? Monety premium wychodzą w jednym momencie, są, jeżeli seria wydaje się być popularna, bardzo szybko się rozchodzi i potem wszyscy je trzymają i po jakimś czasie te monety pojawiają się z powrotem na rynku. W przypadku monet historycznych te monety są dostępne na rynku już od wielu, wielu lat. Ich ceny systematycznie rosną, można to powiedzieć. Oczywiście nie zawsze, ale jednak w większości przypadków tak. I myślę, że warto się tym zainteresować. I ja również w swoim zbiorze planuję kilka tutaj pozycji sobie właśnie zrobić w ten sposób, że nie będą to monety kupowane czysto z myślą o tym, że są one do kolekcji, ale kupowane są z myślą o tym, że nie wiem, za pół roku, za rok, za dwa lata będą sprzedane, licząc na to, że jednak ich cena się zmieni. Wiem, że wiele osób również w ten sam sposób postępuje. I tutaj słuchajcie, jeszcze jedna uwaga. Ja powiedziałem Łacińska Unia Monetarna, powiedziałem Austro-Węgry i mówię tutaj celowo o właśnie tych monetach zagranicznych, ponieważ uważam, że monety polskie, zwłaszcza monety drugiej RP, są w tej chwili na bardzo wysokich
poziomach. Monety typu 10 złotówki z głową kobiety, bardzo mocno powycierane, tak, mocno z obiegu. Ich ceny się kształtują w granicach 80, 90, 100 złotych. Moim zdaniem jest to lekka przesada, biorąc pod uwagę, jak ceny tych monet kształtowały się jeszcze 2 lata temu. Myślę, że ten trend, na pewno będzie sporo monet w niższych nakładach, których ceny będą dalej rosły. Natomiast w przypadku tych głów, te głowy kobiety tutaj podaję zawsze jako przykład, no myślę, że to premium na tych monetach no musi się obniżyć, ale czas pokaże, czy miałem rację. Wydaje mi się, że w przypadku monet zagranicznych, jak obserwuję w tej chwili rynek, również mamy dosyć mocne wzrosty, ale one chyba nie są aż tak szalone, jak w przypadku monet drugiej RP czy monet PRL-u. Dobrze, słuchajcie, więc to była trzecia kategoria. Czwarta kategoria, która jest w mojej strategii na przyszły rok, to monety Polski Królewskiej, czyli generalnie orty, trojaki, szóstaki. I tutaj powiem wam, ja już nieraz wam te monety pokazywałem, przemyślałem kilka spraw związanych właśnie z tą kolekcją i doszedłem do następujących wniosków. Bardzo podobają mi się te monety i na pewno chcę jeszcze nie jedną z tych monet mieć w swoim zbiorze, natomiast nie planuję tych monet zbierać na roczniki, na odmiany literowe, na pewne niuanse. Jest tego po prostu tak wiele, że człowiek jest w stanie się w tym pogubić. Są monety, które pozornie na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, różnią się jakimś drobnym szczegółem i cena tych monet może się naprawdę wielokrotnie różnić. Więc stwierdziłem, że chciałbym u siebie posiadać pewien przekrój, jak wyglądały monety w Polsce w czasach Polski Królewskiej, natomiast na pewno nie będę szukał i wyszukiwał bardzo rzadkich i nietypowych monet. I myślę, że w tym zakresie tych monet, jeżeli coś fajnego będzie się u mnie trafiało, na pewno się to na kanale również pojawi. Więc słuchajcie, to są cztery główne rzeczy, na których chciałbym się skupić w tym roku. Na sam koniec, słuchajcie, chciałbym jeszcze powiedzieć, czego nie planuję robić w tym roku. Słuchajcie, nie planuję przepłacać za srebro, czyli przykładowo nie planuję płacić więcej niż 5% premium za mapki, a widziałem już powyżej 20%, tak? Nie planuję kupować, druga kwestia, nie planuję kupować monet premium w dużej ilości, mówię tutaj o monetach bulionowych premium, na pewno kupię sobie swoje serie, czyli Lunara III, myślę, że Niebezpieczne Zwierzęta Australii, Koala, Kukabura, te monety powinny się u mnie w zbiorze znaleźć, ale chyba do tego się ograniczę, nie będę jakoś specjalnie się, no chyba, że naprawdę pojawi się coś ekstra, no to wtedy może się tym zainteresuję. Słuchajcie, na koniec jeszcze kilka takich spraw, czysto można powiedzieć organizacyjnych, jak to będzie na tym kanale w tym roku. Słuchajcie, na pewno będą filmy o monetach. Nie zawsze te monety będą moje. Mam tutaj teraz już taką możliwość, że mam od kogo te monety pożyczyć. No słuchajcie, bardzo chciałbym wam pokazywać ciekawe monety, ale nie wszystkie monety jestem w stanie kupić. Więc bierzcie to pod uwagę, że jeżeli coś fajnego, coś ekstra, na przykład coś z monet złotych będzie się na tych filmach pojawiało, no to nie zawsze to znaczy, że to są monety, które ja kupiłem. Jeżeli ja nie będę wyraźnie mówił, że kupiłem, że to jest moja moneta ze zbioru, to ona jest prawdopodobnie gdzieś pożyczona po to, żeby wam coś fajnego po prostu pokazać, czyli będzie o monetach srebrnych, będzie o monetach złotych, będzie o banknotach, bo to jest również coś, co mnie niezmiernie interesuje, przy czym tutaj również, jeżeli chodzi o temat banknotów, bardziej banknoty historyczne i bardziej właśnie pod kątem takiego zaciekawienia, jak te banknoty, jak generalnie pieniądz, głównie polski, kiedyś u nas wyglądał. Więc tak to wszystko planuję na ten rok. Słuchajcie, jeszcze jest jedna kwestia. Pytacie mnie w mailach bardzo często o tacki, które mam na swoich filmach. Słuchajcie, ja tych tacek nie kupowałem, to jest mój wyrób własny. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi tackami, piszcie do mnie na maila. To wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem w tym pierwszym filmie noworocznym. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. No i zapraszam was na kolejne materiały, które dla was przygotowuję. Dzięki, cześć.